Drodzy panowie, chcę wam opowiedzieć o zupełnie nowym doświadczeniu w życiu mężczyzny. Zupełnie nowe i niezwykłe doświadczenie w życiu mężczyzny polega na tym, że się jest z kobietą, która kocha. Jak kobieta kocha, to zupełnie się zmienia świat człowieka. Mężczyzny, faceta, chłopca. Chłopiec dorasta i nagle spotyka kobietę, która go kocha. I jemu się wydaje, że to jest szczyt szczytów. Ale nie zawsze tak jest. Jest to może być dopiero początek całego świata, wszechświata, który się może otworzyć przed mężczyzną. Jeszcze raz, mężczyzną, jeszcze raz, mężczyzna to jest ktoś, kto potrafi spowodować, żeby kobieta kochała. Czyli, jeżeli kobieta trafi na mężczyznę, to wreszcie pokocha siebie. I jak kobieta siebie pokocha, to dla człowieka otwiera się zupełnie inny świat. Informuję was, drodzy panowie, coś rzadko macie taką możliwość, rzadko macie możliwość spotkać kobietę, która kocha siebie. Bo jeśli kobieta kocha siebie i jednocześnie was pokocha, to znajdziecie się w raju. To przeżyjcie nirwanę, to będzie Eden, to będzie mirakl. To będzie siódmy cud świata. Czyli celem życia mężczyzny jest spowodować, żeby kobieta pokochała przede wszystkim siebie. Wiem, istnieje ogromne ryzyko, że jak kobieta pokocha siebie, to może z was zrezygnować. I w tym punkcie istnieje pewien drobiazg. Nie jest możliwe, żeby kobieta pokochała mężczyznę. Naprawdę, żeby pokochała mężczyznę, jeśli siebie nie kocha. Nie jest możliwe, żeby kobieta była szczęśliwa z facetem, jeżeli siebie nie kocha. Dlatego panowie, waszą rolą jest spowodować, żeby kobiety kochały siebie. A przy okazji mogą was też.